Dzień dobry Państwu. Nie chodziło mi o to, o przywitanie oklaskami, po prostu trochę emocji jest. Cieszymy się, że Państwo tak licznie przybyliście na nasze zaproszenie. Prawda, Panie Dyrektorze? Cały splendor dla mnie gościć Państwa na naszym obiekcie. Zwłaszcza tak wspaniałe grono z tak pięknej okazji. No być może ta dodatkowa, która nam towarzyszy od kilku dni, a nawet kilkunastu, troszeczkę czyni tę imprezę poważniejszą. Ale wychodzimy z założenia, że nie możemy się poddać. Wszelkie dyktatury prędzej czy później upadają. A miłość, piękno, artyzm, muzyka trwa wiecznie. I z tym przekazem chcemy do Państwa dzisiaj wystąpić. Serdecznie Państwa witam w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. I przekazuję prowadzenie Pani. Dziękuję bardzo. To spotkanie mogło być zorganizowane w tej pięknej sali właśnie dzięki współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych z Panem Dyrektorem. Za to dziękujemy bardzo. Ale także dzięki współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, za to także dziękujemy. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkie panie. Przede wszystkim nie będę dzisiaj czytała i zaznaczała szczególnie żadnych osób. Po prostu wszystkie jesteśmy ważne dzisiaj, prawda? Także czego Wam życzyć, moje drogie panie? Ja myślę, że oprócz zdrowia, które macie i kwitniejecie i widać to, to przede wszystkim takiej serdeczności, miłości, no i tego spełnienia, żeby Wam się spełniały wszystkie Wasze prośby, marzenia, plany. Tego Wam po prostu życzymy. Dzisiejsze spotkanie to będzie spotkanie międzypokoleniowe, w którym zobaczycie Państwo artystów, artystki, te trochę starsze i te trochę młodsze, prawda, Panie Dyrektorze? I zaczniemy od tych młodszych. Na scenę poprosimy zespół instrumentalny zespołu szkół muzycznych, trio fortepianowe. Bardzo proszę. W wykonaniu zespołu usłyszymy utwory Flower Duet i Melancholijny Walc. Thank you.
bardzo proszę o przyjście tutaj na scenę, o wysunięcie zespołu instrumentalnego, zespołu fortepianowego. Jeszcze jeden utwór na nie. Jeszcze jeden utwór jest, Bardzo serdecznie dziękujemy za występ i prosimy przyjąć od nas coś słodkiego. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy Pani za przygotowanie uczniów do tego występu. Proszę Państwa, nic na dzisiaj jeszcze, bardzo ważna gość, bardzo ważna osoba, Pan Prezydent Witold Kołodziejski i Pan Prezydent Polski. Chciałby powiedzieć parę słów do nas. Szanowni Państwo, szczególnie gorąco witam nasze Panie w Dniu Święta Kobiet. Nasze tradycyjne Święto Kobiet, które obchodzimy 8 marca, zawsze było kojarzone z takim ciepłym, radosnym świętem. No w tym roku to trochę wygląda inaczej i nikt się pewnie nie spodziewał odnośnie tego, co się może wydarzyć, co się zdarzyło, ale niemniej tak to na dzisiaj wygląda, że Święto Kobiet obchodzimy tak mniej wesoło. Proszę Państwa, proszę Szanownych Pań, mądrze powiedziano, że świat bez kobiet to jak ogród bez kwiatów. Myślę, że jest to bardzo piękne stwierdzenie. Nie wyobrażam sobie świata bez kobiet. Chciałbym dzisiaj wszystkim elblążankom, wszystkim paniom życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, dalszego kwitnienia na co dzień, ale również uśmiechu, radości i tego, co każdy oczekuję, żeby mieć satysfakcję z wykonywanej pracy, z tego, czego w środowisku, w którym się obracam. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, a przede wszystkim dużo uśmiechów i radości, bo to jest ważne. Chcę, korzystając z okazji, podziękować przede wszystkim Paniom, ale też i Panom, za dar serca, za wsparcie. Jako miasto zaangażowaliśmy się w pomoc dla Ukraińców. Uchodźcy są w Elblągu. Dziękuję. Wiele rodzin przyjęło ich do siebie. Dziękuję za serce, za okazaną miłość do bliźniego. Ale również jako miasto i wspólnie z Radą Miejską przeznaczyliśmy środki finansowe na wsparcie tych, którzy są w Ukrainie. Z Elbląga transport 3 marca dotarł do Tarnopola, dla naszego miasta partnerskiego. Byliśmy tutaj chyba pierwsi. W tej chwili problem jest taki, że dotarcie na Ukrainę, znalezienie kierowcy nie jest prostą sprawą. Wiemy, jaka jest sytuacja na Ukrainie, ale przygotowujemy, myślę, że w piątek jeszcze drugi transport z Elbląga z pomocą humanitarną zostanie wysłany. Dziękuję za to, co Państwo robicie. Dziękuję za wsparcie w naszych punktach. Panie wspierają, pomagają harcerze, organizacje pozarządowe. Naprawdę serce rośnie, jak się widzi. Tacy jesteśmy solidarni. I kończąc, chcę powiedzieć, że życzę,
żeby nigdy taka tragedia nas nie dotknęła. Wszystkiego najlepszego przede wszystkim. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, za słowa skierowane do nas. Bliżej, bliżej. Bliżej do mikrofonu. Kroczek do przodu. Zespół Fantastik to nasz uniwersytecki zespół taneczny, który istnieje od 12 lat. Ja mam wrażenie, że to nie działa. Czy jest niezły, tak? Swoje umiejętności taneczne kształtuje od początku założenia. Pod waszym okiem na niej która prowadzi zajęcia w szkole tańca. Zespół Fantastik jest zaproponowany na szczeblu wojewódzkim, ale również ogólnopolskim. Wykonany zespół obejmuje was do przepięknej nagrody w swojej mocy. Thank you.
Róże to znak mej
Yeah.
Całe niebo pełne róż, całe niebo pełne róż, za umiłem Tobie już, Ty jesteś piękna, piękna, najpiękniejsza tu. Całe
bardzo zespół Radosława Przemaczewskiego. Dziękujemy za występ. Za chwilę Kabaret Alebarki. Kabaret Alebarki to zespół nie tylko umilający swoimi występami i imprezy uniwersyteckie, ale też miejskie. Jest zdobywcą kilku prestiżowych nagród na szczeblu ogólnopolskim. Liderem zespołu, a jednocześnie osobą, która pisze teksty i aranżuje program, jest pani Krystyna Trudnowska. Aktualnie zespół współpracuje z panem Andrzejem Kupińskim. Zapraszam państwa do obejrzenia programu.
fińskich i niemieckich i angielskich, a rosyjski to czujemy, to nie wzią. Prawo gotowałam, żyłam i zbywałam, no to urzeźnika to kiełbasę stałam. Teraz to już przeszłość i tego się trzymam. Na emeryturze życie się zaczyna, dzieci wyniańczyłam, wnuki odchowałam. Oh!
Na pewno pięknie u nas wygląda w naszym salonie. A, jem.
My jesteśmy starsze, panie, moją nicze niesłychanie, gdy naprawdę będzie źle, nie będziemy zastać się, obronimy same się. Wiemy wszystkie o tym chyba z mężczyznami, tak to bywa, że się znajdzie, proszę pan, wśród porządnych jakiś dań, on rozkocha wraz z tych płci, wykorzystali porządnych. Thank you.
bardzo dziękujemy za wspomnienie. Proszę Państwa, za chwilę przed Państwem wystąpi Zosia Zelonka. Zosia Zelonka jest wokalistką z zespołu Elbląskie Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury. Jest uczennicą trzeciego liceum. Jest laureatką wielu konkursów w Polsce i na świecie. Koncertowała w Nowym Jorku i na Florydzie dla kolejnych angielskich. W wykonaniu młodej artystki usłyszymy trzy piosenki. Zapraszamy na scenę.
Prosimy o prawa. Thank you.
byłam przygotowana na przód pory, nie dało się. Ale cieszymy się, że zaśpiewałaś. Zapraszam. Zapraszam.
bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Chciałam wszystkim Paniom życzyć marzeń, o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół, z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć. Dużo szczęścia i radości, mnóstwo wiary i wytrwałości. Wszystkiego najlepszego. Thank you.